Na kartach Ewangelii mamy historię cudownych uzdrowień, nawet wskrzeszeń. Ale czy może być cudem towarzyszenie w odchodzeniu? Czy może być cudem bycie przy śmierci i pomaganie człowiekowi w ostatnich dniach życia tuż przed śmiercią? O tym będę rozmawiał dzisiaj z moim gościem, a jest nią zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, siostra Michaela Rak z Wilna. A więc zaczynamy! Cześć Boże, siostro. Część Boże, witam. Jak powiedziałem, że idziemy na wywiad, że będę dziś pr przeprowadzał wywiad z siostrą Michelą Rak, to wszyscy w domu się uśmiechali. Nie, nie wiem, skąd, skąd to skojarzenie, że siostra Michela Rak, siostra z Wilna, siostra z hospicjum Wileńskiego, budzi w sercach, budzi w ludziach taką, taką radość, taką przyjaźń, taki uśmiech, choć przecież siostra na co dzień obcuje z czymś no, tragicznym, dramatycznym. Odchodzenie, umieranie. Nie jest wesołą historią. Nie jest, ale jest też momentem rodzenia się czegoś innego w innych przestrzeniach, o których w takiej chwili nawet nie jesteśmy w stanie się zatrzymać. Ja zawsze przywołuję słowa właśnie świętej pamięci księdza Jana Kaczkowskiego, który wprost powiedział, że hospicjum to jest życie. I właśnie przestrzeń hospicyjna, mimo że śmierć. Prawie, że jest codziennością, to jest przede wszystkim przestrzenią życia, bo nawet rozstanie, yy, przytulenie się w ostatnim momencie z kimś, kogoś ko kogo kochamy, jest momentem śmierci, ale jest też takim impulsem przesyłającym dla nas, którzy zostajemy jeszcze tu, naucz się żyć. Nie popełniaj błędów, o których słyszałeś, słyszałaś, co ci mówiłam. W moim życiu, bo bardzo często właśnie pacjent, który stoi na granicy życia, on właściwie wartościuje to życie, co jest życiem, a co jest tylko życiem udawanym, co jest jakimś takim wyobrażeniem cudowności. A cudowność to jest właśnie ta chwila tu i teraz, której się już nie powtórzy, która nie wróci. Człowiek, którego. Teraz pominę, już może nigdy go nie spotkam. Sytuacja, która jest do załatwienia teraz, ja powiem, nie mam czasu, to jest właściwie umieranie. To jest umieranie tego człowieka, który w ten sposób reaguje, i zabijanie tego, który zostaje odrzucony. I my w hospicjum się właśnie uczymy tego, żeby nie odrzucać, nie zabijać. A żyć, czyli odnajdować w sobie, odnajdywać w sobie te życiodajne strumienie, te życiodajne soki, które właśnie przez to, że ja się zatrzymam, że zauważę, że usłyszę, że dotknę, tak naprawdę to mnie ożywią. I hospicjum jest właśnie taką przestrzenią. I jeżeli my na to popatrzymy przez tę głębię, to nawet te łzy, które płyną, kiedy żegnamy kogoś kochanego... Stają się ożywcze dla tych, którzy pozostają oczyszczające i, i do życia przekierowują nas właściwego, prawdziwego. Siostra, gdy siostra została wezwana do, do wilna, no miała siostra już praktykę w pracy hospicyjnej, w takiej misji. Ta misja, która zaczęła się w Wilnie, była budowaniem zupełnie od zera ale była budowaniem właśnie w oparciu o wiedzę, o doświadczenie, które w ruchu hospicyjnym właśnie tu na terytorium Polski, ale też i krajów zachodnich czerpaliśmy. Dla mnie zawsze takim źródłem przesłania jest właśnie Cecily Sanders, która utworzyła misję hospicyjną i ona przekierowała w takim bardzo prostym języku. Popatrz na człowieka, i wchodzisz w jego przestrzeń, w jego przestrzeń ciała, które choruje i w tę przestrzeń wprowadzasz środowisko medyczne. Patrzysz na człowieka i zauważ, że to jest jego przestrzeń socjalna, taka społeczna, rodzinna i on w tym momencie już jest nieporadny, sobie nie radzi, nie radzą sobie jego najbliżsi, rodzeństwo, czy rodzice, czy, czy mąż, czy żona, w zależności kim jest ta osoba chora. I wejdź w tę przestrzeń i stań się... Takimi dłońmi podtrzymującymi, takimi ramionami i barkami, które biorą na siebie ten ciężar, razem z tym chorym człowiekiem. Wejdź w przestrzeń tego człowieka psychiczną, A zatrzymaj to... się mhm. i w przestrzeń religijną. I teraz, jeżeli Cecilia Sanders nam pokazała, że człowiek to jest właśnie ta całość, i my stojący przy nim jesteśmy posłani, żeby wejść i powiedzieć, nie jesteś sam. I dlatego ta misja jest. Tak ważna dla człowieczeństwa, dla rodzinności, dla, dla poczucia harmonii między sobą w całości i, i no jest po prostu darem Pana Boga. Siostro, ten początek na Litwie, w Wilnie, to było jakby przecieranie, otwieranie na nowo rzeczywistości, która tam nie była znana. Podobno od kogoś słyszałem, że nawet w języku litewskim nie było takiego słowa hospicjum. Tak, nie było słowa, ale też i właśnie ten kraj, który jest takim no, nośnikiem, bo bardzo długo ten system komunistyczny tam był. Zostawił a, tam potężne zniszczenia, tak? Oczywiście, w przestrzeni właśnie głębi człowieczeństwa, no bo jeżeli tak. Boga nieba, to człowiek jest niczym, jednostka jest zerem, tak? Liczy tak. się to, co mam, liczy się stanowisko, liczy się kasa, przepraszam, ja tak. mówię takim językiem bardzo prostym, a a właśnie ruch hospicyjny, właśnie w tym słowie hospisas, czyli dom i serce, wchodzi się w przestrzeń człowieka, który pragnie miłości, pragnie poczucia bezpieczeństwa domu i, i, i misja hospicyjna właśnie jak gdyby odwraca, że człowiek nie jest niczym, ale jest centrum, że człowiek jest obrazem pana Boga. Bo Bóg jest, i to jest najważniejsze. Ja no tak, już... Tylko trzeba teraz zakomunikować tym, którzy często są niebierzący administracji państwowej, politykom, tak? Bo przecież no, żeby stworzyć hospicjum, no, to, to, to no, potrzebne są środki, przestrzeń, budynek no, i gigantyczne zasoby finansowe. I ja o tym cały czas mówiłam, no bo remont starego budynku, właśnie po poklasztornego, powojennego, gdzie później Sowieci zrobili więzienie, to były mi. Miliony złotych. Ja tam pojechałam, żeby zrobić ten remont. Nie miałam tych milionów. Miałam trzy złote od kwiaciarki cmentarnej, <laughs> to, które jak? przy tabernakulum położyłam i mówię: Nie. Jezu, jesteś Ty, mamy trzy złote i zrobimy hospicjum. Świr totalny. <laughs> Nie, Ale... jeszcze raz siostro. Skąd te trzy złote? O co chodzi? Kiedy wyjeżdżałam z Gorzowa, właśnie w dniu wyjazdu poszłam na cmentarz w Gorzowie. Chodziłam wśród tych, których nazywałam swoimi przyjaciółmi, pacjentami hospicjum. Czyli to były te osoby, które siostra Odeszły, pożegnała? Tak. I ja mówię: jadę do Wilna, mam tam utworzyć na Litwie hospicjum. Nie mam nic poza doświadczeniem. Proszę, pomóżcie mi, wy jesteście u tego, który ma moc. Pomóżcie mi. I chodziłam, płakałam, prosiłam ich i wychodzę z cmentarza w Gorzowie Wielkopolskim. Kobieta po drugiej stronie ulicy mi macha i mówi, "Siostro Michaelo, chodź chcę ci coś dać na hospicjum. A ja wycierałem z te łzy tak, żeby nie było widać. Mówię, ale kochana mnie nic nie łączy z hospicjum, ja dzisiaj wyjeżdżam do winna. Wiem, bo w mediach o tym mówili, wiem. I ja do niej podeszłam, ona mówi, ja nad ranem poszłam na łąkę, nazbierałam kwiatów, sprzedałam te kwiaty, tylko tyle. Ale to co sprzedałam, chcę ci dać na hospicjum. I na dłoń mi wysypała drobne monety i to ja tak szybciutko policzyłam, to było trzy złote ja ucałowałam jej ręce ucałowałam ją i mówię kochana, każdemu o tym będę mówić i drodzy państwo, dzisiaj też wam o tym mówię e, wzięłam te trzy złote przyjechałam do Wilna i w kaplicy, gdzie był malowany ten obraz Jezu, ufam Tobie, naszej zakonnej położyłam przy tabernakulum i mówię, Jezu, jesteś Ty mamy trzy złote i utworzymy hospicjum i podjęliśmy się. Zaczęłam o tym mówić, bo właśnie znowu to jest ta przestrzeń, że kiedy ktoś cierpi, nie wolno milczeć. To, co mnie mama w tym wychowywała, kiedy jest cierpienie, nie wolno się bać, trzeba iść pomóc. I ja zaczęłam mówić, ludzie się otwierali, hospicjum zostało wyremontowane, wyposażone, personel zatrudniony. Na no chwilę właśnie. obecną jest 67 pracowników. Ale Ilu? 67 pracowników. Dlatego, Czyli że są mamy... lekarze przy, przygotowani odpowiednio, tak? Tak, to są lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci różnych specjalizacji. Są też wolontariusze? Są, ponad 200. Są, A e... można się zgłosić? Jak najbardziej, zapraszam, <laughs> zapraszam całym sercem. Są kierowcy, no bo całodobowo wypełnimy pomoc w hospicjum stacjonarnym, jak i domowym. Ale jeszcze wrócę do tej przestrzeni właśnie, że hospicjum... No, jest przestrzenią życia i przestrzenią bliskości. Życia? Gdy ludzie dzień po dniu odchodzą, tak, ale, żegnać. Ale zasiewają w nas właśnie moc do życia. I w tym roku bardzo byłam poruszona, kiedy z kancelarii prezydenta Litwy przyszedł sygnał, że w wielki piątek para prezydencka Litwy chce przyjść do hospicjum, żeby spotkać się z chorymi. I pan prezydent przeszedł przez wszystkie sale chorych, uścisnął dłoń naszych pacjentów, pani prezydentowa również, z każdym porozmawiali I, i kiedy przechodziliśmy przy kaplicy hospicyjnej, para prezydencka weszła do kaplicy hospicyjnej, uklęknęli przed najświętszym sakramentem i długo się modlili, a później przy spotkaniu z personelem pan prezydent wprost powiedział do... Naszego zespołu hospicyjnego, gdzie no nie byliśmy wszyscy z wiadomych powodów, nie pomieściłabym wszystkich ludzi, pan prezydent wstał i powiedział: Dziękuję Wam za świadectwo życia i umiejętnego darowania swoich mocy, żeby innym pomóc. I mówi: Jesteście dla nas szkołą i lekcją. I to było coś niesamowitego, że prezydent Litwy podziękował personelowi, ale tak samo dziękował właśnie tym pacjentom, i to był Wielki Piątek, czyli Droga Krzyżowa i Kalwaria naszego życia. I to też pokazuje właśnie, co może dać chory człowiek zdrowemu człowiekowi. I, I później, kiedy rozmawialiśmy, to jeden z pacjentów mówi: Gdybym był zdrowy, nie miałbym okazji uścisnąć dłoni prezydenta. Tak. A po to mi była ta choroba, i mówi: Jaki ja się czuję dzisiaj szczęśliwy i wyróżniony. Zwykły gest. Tak. Ale to nie był gest dla kamer. To był gest dla konkretnego człowieka. I myślę, że kiedy w naszym życiu doświadczamy właśnie cierpienia, to jest to ta przestrzeń, która się otwiera na tych w cudzysłowie, zdrowych, żyjących, tak. żeby tak naprawdę nauczyli się życia od tych, którzy nie są zdrowi, którzy są słabi, ale w słabości właśnie moc powstaje, nasza wola. No poza wspólna. tym to jest też, oni mają dla nas komunikat. no. Nasze życie jest ograniczone, kiedyś ono się skończy, tak? Będziemy przechodzili przez tą całą drogę, którą oni idą, tak? Ale czy ktoś dzisiaj zabiegany, który tu telefon, tu sprawa, tu umówione spotkanie o tym w ogóle myśli? Fitness, tatuaż, wow! Ależ oczywiście, że tak. On w ogóle nie myśli, że w pewnym momencie będzie babach. Dzień przed tym nagraniem dostaje telefon z Gorzowa Wielkopolskiego. Siostro Piotrek nie żyje, zmarł. Ja mówię, słucham? I ten Piotrek to jest dawny koordynator wolontariuszy mojego Hospicjum Gorzowskiego. Pełniący funkcję właśnie prorektora, dziekana na Akademii Wyższej w Gorzowie Wielkopolskim. Był w pracy i w dniu pracy po prostu nagle Piotrka nie ma. Gorzów załamany. To się dokonywało właśnie wcześniej, tak jak Państwu powiedziałam przed naszym nagraniem. Ale człowiek, który dawał siebie, nagle odchodzi. Tak, ale skoro, I teraz to my musimy hmm. sobie też uświadomić, że w każdej chwili możemy odejść. I czy tak jak o piotku mówimy, że był człowiekiem, który właśnie dawał, 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 był dla innych, ktoś o mnie powie, że byłem cudownym, fantastycznym, że byłam kochana, bo tu, bo tu, bo tu, czy powie, a nie, to był ktoś, kto właściwie nie istniał. I, I właśnie w przestrzeni cierpienia jest ten, ta przestrzeń zatrzymania się i odpowiedzenia sobie, czy ja tak naprawdę żyję dla tych tu, i żyję dla tych tam, którzy są w niebie, i żyję dla siebie, żeby to niebo sobie otworzyć przez swoje czyny i swoje, e, powiedziałabym, e, przestrzenie, które niosę w codzienności, w spotkaniu. Siostro, ta. Praca hospicyjna, ta misja hospicyjna, to oprócz no, tego wszystkiego, co tak pięknie siostra potrafi nazwać, to jest jeszcze no, twarda, ciężka, codzienna służba. Cierpienie fizyczne osoby, która trafia do Was albo którą Wy odwiedzacie, czy macie, bierzecie pod opiekę, jest czymś realnym. Trzeba w pierwszej kolejności chyba zatrzymać to cierpienie próbować je z. No, Jakoś zanulować, no nie wiem. To jako zespół od... właśnie robimy. W każdej przestrzeni to muszą tego być cierpienia. lekarze, to muszą być specjaliści, no przecież tak. to jest ogromna praca. I to jest zespołu. przestrzeń ciała, tak, ale przestrzeń właśnie to, o czym mówiłam, że człowiek to jest jego psychika, prawda? Wchodzi właśnie w wsparcie i psychologiczne, wsparcie socjalne, wsparcie materialne, ogarnięcie pomocą całej rodziny. To jest właśnie taka, powiedziałabym, nieustanna erka w dział Karetka na, na sygnale non-stop, gdzie cały zespół reaguje natychmiast, żeby natychmiast odebrać to cierpienie, zniwelować to cierpienie, tak. żeby właśnie człowiek się ulżyć, zrobił tak. ten taki głęboki wdech i wydech, że ojej, już mnie nie boli i właśnie o teraz nawet to już mnie nie boli. To są słowa jednego z naszych pacjentów. Ojej, po tylu tygodniach przestało mnie boleć, tak. jak ja Wam dziękuję. No bo była bez pomocy, tak? To tak. akurat była kobieta. Ona była bez pomocy. Na, y to było pierwsze hospicjum na Litwie. Tam nie było w ogóle w całym kraju takiej placówki. Tak, w systemie ale, medycznym nie było właśnie. Medycyny. Ale siostra nie zatrzymała się na tym. Nie zadowoliła się tylko tym, że to udało się uruchomić, że mieliście pod opieką kilkudziesięciu, nieraz nawet więcej chyba. Setki, setki już teraz tysiące, tak. Pacjentów i to były zespoły wyjazdowe, to była stacjonarna, którą dane miałem zaszczyt odwiedzić tych ludzi. Dziękuję tych... Bardzo dziękuję koncert... bardzo. Byliśmy w tych, w tych przestrzeniach. Tam no, po prostu w, na korytarzach, w salach, że też dane nam było spotkać tych ludzi. Pewnie już nikt z nich nie żyje. To było wiele lat temu. Ale tak. ta, to, ta placówka się rozrastała, i siostra nie zatrzymała się na tym, bo zobaczyła siostra jeszcze jedną bardzo ważną potrzebę. Proszę powiedzieć o tym. To była potrzeba, właśnie, która nawet nie wyszła ode mnie. Ale byłam na spotkaniu, gdzie mama podtrzymując swojego małego synka, który szedł na własnych nóżkach, ale drżącym yy, krokiem, stanął i mówi, mam raka, pomożesz mi? I, I to jego spojrzenie w moje oczy było od razu odpowiedzią moich oczu, tak, pomogę ci. I kiedy się później spotykaliśmy w szpitalu, yy, zawsze yy, mówi, to kiedy mnie zabierzesz do swojego domu? Z tego szpitala, tak? Pan Bóg go zabrał do swojego domu wieczności, ja nie zdążyłam go zabrać, ale później właśnie wiele sygnałów, które przychodziły z zewnątrz, nawet środowisko medyczne szpitala w Wilnie: Siostro, pomagasz dla ludzi dorosłych. Dlaczego nie weźmiesz się za dzieci? Później właśnie jakaś taka ekipa właśnie kobiet, która organizowała targi mam, żeby wesprzeć charytatywnie różne organizacje przychodzi i mówi: "W tym roku chcemy zrobić targi mam dla hospicjum dla dzieci". Ja mówię: "Słucham, ale przecież nie ma hospicjum dla dzieci". No właśnie, dlaczego nie ma? I, I te właśnie sygnały z zewnątrz były takim impulsem motywującym, że podjęłam się, wybudowaliśmy nowe skrzydło budynku. I już od trzech lat pomagamy chorym dzieciom w oddziale stacjonarnym dla dzieci i w ramach hospicjum domowego dla dzieci. Kolejny personel trzeba było zgromadzić kolejną aparaturę, i to funkcjonuje na bazie. Powiedziałabym, bardzo wysokiej placówki medycznej. Wysoko wyposażonej, wysoki, z tak wysokimi jest. kompetencjami, tak? Oczywiście. Siostro, oczywiście, na utrzymanie tu siostra mówi setki podopiecznych hospicjum dla dorosłych tu stacjonarne, tu wyjazdowe, tak. domowe plus do tego nowy budynek. Oczywiście wiadomo, że te placówki są włączone w system opieki zdrowotnej. Znaczy, tak, mamy podpisaną umowę z kasą chorych z kasą litewską, chorych litewską. Tak, tak. Ale, no ale oni pokrywają 50% kosztów naszych, czyli? W, skali e, roku? czyli w skali miesiąca, a brakujące w skali miesiąca na chwilę obecną to jest 75 tysięcy euro brak. Przepraszam, ile? 75 tysięcy euro miesięcznie brak. Czyli dwa, ponad 2000 euro dziennie jeszcze trzeba dożebrać, dopożyczyć, do, tak. dokombinować? Oczywiście. Jak to się robi? No ja się wpatruję właśnie w Faustynę, w księdza Sopoćko. To jest niemożliwe, ale mówię, Jezu, wam Tobie i pomóż. podeśli ludzi i, i też do, do osób y, w różnych przestrzeniach kieruję. Proszę, pomóżcie nam, żeby to cierpienie z człowieka zdjąć i pomóc. bo y, Przywołuję tu bardzo znowu prosto, w sposób niemalże dziecinny. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mieście uczynili. A mówiąc Jezus to, mówił o każdemu z nas. Cokolwiek drugiemu człowiekowi uczynisz, uczynisz samemu Bogu. Tak? A w Bogu, w miłości, ta miłość wraca, czynisz to też i sobie. I, i ktoś, kto patrzy na ciebie będzie to samo czynił dla innych i, i, i przywołam znowu tu świętego Jana Pawła II. On mówił tak, że w miłosierdziu człowiek znajdzie szczęście, a świat znajdzie pokój. I właśnie jeżeli my w miłosierdziu dzielimy się, to tworzymy przestrzeń ludzi szczęśliwych na ziemi, a jeżeli jest promieniujące dobro to tak? Oczywiście. I jeżeli jesteśmy miłosierni, to nie będziemy nikomu robić tego, co teraz się dzieje właśnie na Ukrainie, w Syrii czy w innych częściach świata, bo nie jesteśmy miłosierni, bo zatraciliśmy w sobie naszą relację ja człowiek, ja człowiek z drugim człowiekiem i my razem z Bogiem. Kiedy tracimy tą triadę, po prostu mamy piekło na ziemi. I, i właśnie hospicjum jest miejscem nieba, które pokazuje, że w miłosierdziu pozbywamy się piekła. Czyli jest, jest takim miejscem, które zakwestionowuje tą, tą logikę przemocy, logikę agresji, tak? jest, jest odwróceniem tych wszystkich najgorszych rzeczy, które się dzieje, bo, bo, bo pokazuje, pokazuje... i, i, i no, ale to, Ta uwodzicielska moc miłości mm, sprawia, że wokół siostry powstają całe środowiska. Jak to jest? No bo właśnie miłość i miłosierdzie przemienia oblicze tego świata. Ktoś patrząc na przestrzeń dobra odnajduję w sobie chcę też być dobrym i nieść to dobro dalej i właśnie już powstają hospicja domowe właśnie w innych przestrzeniach Litwy ale nie mówię tutaj tylko o przestrzeni właśnie hospicyjnej przestrzeń dobra Pobudza drugiego człowieka też do dobra, że prostują swoje drogi życiowe różni ludzie w różny sposób. To naprawdę potężny serial, mógłby powstać filmowy, bo to, tego jest bardzo dużo. Tej ci, którzy przychodzą do siostry i mówią, że coś ten kontakt z hospicją, z umierającymi, ta próba wsparcia też zmienia ich? Tak. Następuje na przykład porzucenie nałogu, następuje pogodzenie w rodzinie, następuje porzucenie, przepraszam, pracy na lewo, y, następuje uklęknięcie przed najświętszym sakramentem i powiedzenie, nie czuję, ale chcę Ci powiedzieć, że Ty jesteś i ja wierzę w Ciebie. Y, i następuje właśnie przyjęcie sakramentów świętych i nie mówię tylko o pacjentach naszych, ale środowiska, które z tymi pacjentami jest połączone. Yy, ja bym powiedziała, że przestrzeń tego ludzkiego cierpienia, które na co dzień jest w hospicjum, to jest największa armia walcząca o pokój na świecie. To jest, nie wiem czy to nazwać F-16, Migi-16, bo ja się na militariach nie znam, ale... To jest naj, najsilniejsza armia, która jest potęgą, mimo że w słabości y, ludzkiej, I w, cielesnej. I opatrzność boża postawiła siostrę w centrum tego, tego tygla, y, niesamowitego dobra, ten wróżby. Ja tylko miłości. zapalam ten ląd. <śmiech> <Dobra>. <śmiech> zapalam. Ale, ale powiedzmy jeszcze o tych środowiskach, co to jest most do nieba? Moc do Nieba to jest właśnie przestrzeń, która powstała dzięki też właśnie ludziom poruszonym przestrzenią miłosierdzia. Środowisko całe. Tak. tak ja y, wiedząc, że no nie dajemy rady, y, w pewnym momencie właśnie przy, r, rozmawiając z, z przyjacielem z Gorzowa, a on mówi słuchaj, a może my byśmy tutaj y, w Polsce założyli jakąś fundację, która by ci pomogła tam czyli na Litwie. Mówiąc tym językiem militarnym, oddziały wsparcia. O, dokładnie, dokładnie. I on zaraz do tych oddziałów powołał jeszcze czterech swoich przyjaciół. Pojawił się Marek, który stał się fundatorem Fundacji Aniołów Miłosierdzia. Fundacja Steph, Aniołów Miłosierdzia. Tak, Fundacja Aniołów Miłosierdzia, czterech założycieli. Później mężczyźni? Się, sami mężczyźni, tak. No to czyli wojsko. Dokładnie, tak. I to sami generałowie. Tak, i, i do nich później zaczęły dołączać jeszcze inne osoby. i tu właśnie w Warszawie Fundacja Niów Miłosierdzia utworzyła właśnie też taki ten kierunek most do nieba i on też przekierowuje nasze myśli, że my musimy ziemię łączyć z niebem, przez most, Miłości do drugiego człowieka. I to są. I to dzięki, dzięki takim środowiskom, siostra mówi o tych mamach, o tych matkach, które tam na Litwie tak. się spotykają, e, udaje się, no nie wiem, organizować te brakujące środki. Ja, ja jeszcze raz powtarzam, ta kwota 75 tysięcy euro miesięcznie. To jest w ogóle jakaś kosmiczna, y, kosmiczna suma, tak? I właśnie na ten most do nieba pojawiają się właśnie nogi. Osób, które wchodzą i mówią, chcę być właśnie tym człowiekiem na tym moście do nieba i pomóc przeprowadzać. Są też instytucje, są spółki są instytucje, skarbu Instytucje, są spółki y, Skarbu Państwa, są y, organizacje społeczne, fundacje, y, y, jakieś stowarzyszenia, są indywidualne y, postaci, y, które od siebie ktoś, no nawet pan do mnie zadzwonił, mówi siostro ja nie mam, ale co miesiąc będę stówę ci przesyłał. I ja <noise> ale są ten... też anonimowe jakieś takie większe wpłaty, e... że ktoś chce zostać w ogóle? Tak, na konto hospicyjne wpływają, bo my mamy pełną księgowość i, yy, i są właśnie z zaznaczeniem, że nie chcą żadnych tam ogłoszeń, podziękowań czy czegoś, ale też na konto Fundacja Aniołów Miłosierdzia są podejmowane yy, działania, że wpływają środki. I ja to, to powiedzmy naszym widzom, że właśnie za, za chwileczkę zobaczcie numer konta na, na ekranie i pod y, tym materiałem w pierwszym komentarzu też będzie numer konta, będzie pełna instrukcja jak można pomóc siostrze Micheli, jak można pomóc zorganizować te brakujące 2000 euro dziennie, ponad 2000 euro dziennie. Cierpienie i odchodzenie czy śmiertelna choroba, choroba, ter, stan terminalny osoby dorosłej, osoby starszej jest trudny, ale Właściwie no jest jakoś, można powiedzieć, zrozumiałe, ale odchodzenie dziecka, cierpienie dziecka jest doświadczeniem, które przekracza jakąkolwiek wyobraźnię. Nigdy nie znajdziemy odpowiedzi, dlaczego. Ale zawsze możemy przekierować, co ja teraz mogę z tym zrobić, jak sobie w tym momencie możemy wspólnie poradzić. I zawsze ja mówię, że ten moment, kiedy odchodzi dziecko. Nawet i dorosły. To jest ten moment, kiedy po prostu robimy ostatni wydech z naszego ciała, ale za moment robimy wdech, bo to dziecko czy ta osoba dorosła żyje w wieczności. I, i ja zawsze właśnie w tym momencie przytulając, czy rodziców tego dziecka, czy bliskich, czy to robi też mój personel, my zawsze mówimy, spotkamy się, spotkamy się. Ważne, żeby ten wdech był wdechem nieba, a nie przestrzeni cierpienia piekielnego. A to zależy właśnie od tego, kim teraz tutaj dla siebie zostaniemy. Czy ta miłość, którą jemu przekazaliśmy jej temu małemu dziecku, będzie teraz przeniesiona na nas nawzajem, bo wiemy, że jesteśmy po to stworzeni, żeby nawzajem siebie kochać i przechodzić właśnie w przestrzeń życia w wieczności. To połączenie może zastąpić, nastąpić nie wiadomo kiedy krócej bądź dłużej, ale hmm. kiedyś się spotkamy. I człowiek, mówię, raz się rodzi i nigdy nie umiera zawsze żyje tylko zmienia to już jest mój właściwie slogan miejsce swojego stałego pobytu a to miejsce swojego stałego pobytu ten człowiek zmienia właśnie przez świadome, dokonywane wybory. W przestrzeni budowania dobra, bliskości, przebaczenia, jedności, yy, miłosierdzia, właśnie tego, o czym mówimy, o, yy, co się łączy z przestrzenią, prawdy życia, życia. I, i właśnie, żebyśmy umieli żyć. Yy, jeszcze na koniec zapytam. Yy... Siostra swoją pomoc i cały ten ogromny arsenał dobra kieruje do wszystkich. Tu nie ma konfesyjnych czy wyznaniowych barier, granic. Trafiają też i, i ludzie innych wyznań, albo w ogóle osoby niebieżące. Akurat Litwa, akurat Wilno ma tę przestrzeń. Tam jest wielonarodowość, tam są ludzie różnych narodowości. Są Litwini, są Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini. Na łóżku hospicyjnym leżeli właśnie i Francuzi, i Niemcy. Są też którzy... muzułmanie. Tak, troki. a to już bierzemy w tym momencie też wyznaniowo, prawda? Tak, tak są Tatarzy, są Karaimowie, są wyznający właśnie islam, a ale są też wyznający Judaizm, Żydzi, którzy na Ziemi Wileńskiej mieszkają i, i są objęci naszą opieką, jeżeli jest taka potrzeba. Jedziemy po prostu zawsze z pomocą pełnoprofesjonalnego zespołu i zawsze jedziemy do człowieka, nie do religii, nie do wyznania, a jedziemy do człowieka, bo tak jak już to przywoływałam, cokolwiek czynimy drugiemu człowiekowi, czynimy samemu Bogu. Jeżeli czynimy zło, to odpowiedzmy sobie. Tak. Siostro, w ty, a, czynimy dobro. Widziała siostra cuda, które się tam zdarzało? Widziała siostra jakieś pojednania na koniec życia, czy jakieś y, szczególne sytuacje, które następowały pomiędzy osobą, która jest pod Waszą opieką i jego otoczeniem? Y, hospicjum to jest dom codziennych cudów. Każdy pacjent, każda osoba to jest y, Kolejna przestrzeń jego życia, i w tej przestrzeni się te cuda dokonują. Tak. To jest to, co się łączy właśnie w przestrzeni, e, powiedziałabym, uczynków miłosiernych, co do duszy i co do ciała. Tam następuje rachunek sumienia, i każdy pacjent robiąc sobie ten rachunek sumienia, y, zachęcam, y, przypomnijcie sobie Państwo, czym są uczynki miłosierne, co do duszy i co do ciała. I wiedząc, że ma już niewiele czasu, właśnie w tym rachunku sumienia wyprostowuje te przestrzenie właśnie gdzie relacje, zaniedbał, tak. gdzie czegoś nie zrobił, gdzie są relacje właśnie trudne, i, i budujemy w każdym momencie most do nieba. Żeby ten most do nieba budować skutecznie, zachęcamy Państwa do wsparcia. Jak widać to wsparcie jest potrzebne nie tylko po siostry, ale bardzo często to dobro wraca. Tak jest, i wraca właśnie dla tych, którzy właśnie. Dzielą się i nie bójmy się dzielić. Co dasz, powróci wielokrotnie, i niech właśnie Pan Bóg wspiera tą przestrzeń powrotów i, i przestrzeń właśnie mocy do budowania tej nadziei, tego miłosierdzia, które czyni nas szczęśliwymi, a świat pełen pokoju. Siostrze, pokoju i szczęścia życzę. Siostra czuje się szczęśliwa? Bardzo szczęśliwa. Choć bardzo zmęczona, padająca, ale im bardziej padam, tym bardziej jestem szczęśliwa. Dziękuję serdecznie za widzę studio. Dziękuję, Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.